Funkcja liniowa to funkcja postaci y równa się ax plus b. Rozważmy kilka przykładów. Y równa się 1 druga x plus 1, y równa się 1 druga x oraz y równa się 2x minus 3. Spytajmy, które z tych prostych są równoległe, czyli które nie mają żadnego punktu wspólnego. Narysujmy pierwszą z tych prostych. Jeżeli za x podstawimy 0, otrzymamy y równe 1. Zatem punkt 0, 1 leży na tej prostej. Jeżeli za x podstawimy 1, otrzymamy y równe 3 drugie. Zatem punkt 1, 3 drugie także leży na tej prostej. Jeżeli mamy dwa punkty leżące na tej prostej, możemy ją narysować. Narysujmy teraz drugą z tych prostych. Oczywiście punkt 0, 0 leży na tej prostej, ponieważ po podstawieniu za x 0 otrzymamy y równe także 0. Jeżeli za x podstawimy 1, otrzymamy y równe 1 druga. Narysujmy teraz trzecią prostą. Punkt 0 minus 3 leży na tej prostej, podobnie jak punkt 1 minus 1. Zapytajmy, ile punktów wspólnych mają dwie pierwsze proste. Punkt 0, 0 leży na drugiej z nich, jednak nie leży na pierwszej. Czyli one są różne, mogą zatem mieć jeden punkt wspólny lub nie mieć żadnego. Ma więc być spełniony układ równań y równa się 1 druga x plus 1 oraz y równa się 1 druga x. Oba równania mają być spełnione jednocześnie. Podstawiając x do jednego lub drugiego otrzymujemy tę samą liczbę y. Możemy więc napisać 1 druga x plus 1 równa się 1 druga x. Przenosimy 1 drugą x na drugą stronę, otrzymujemy 1 równa się 0, co oczywiście nie jest prawdą, zatem te dwie proste nie mają punktu wspólnego, czyli są równoległe. Takie samo postępowanie w przypadku prostych y równa się 1 druga x plus 1 oraz y równa się 2x minus 3 prowadzi do równości 1 druga x plus 1 równa się 2x minus 3. Zatem 4 równa się 3 drugie x, czyli x równa się 8 trzecich. Podstawiając teraz x równe 8 trzecich, na przykład do pierwszego równania, otrzymamy. Zatem punkt o współrzędnych 8 trzecich, 7 trzecich leży na obu tych prostych, czyli te proste przecinają się. Główną przyczyną tego jest fakt, że ich współczynniki kierunkowe 1 druga i 2 są różne. To rozumowanie prowadzi nas do wniosku, że proste o równaniach y równa się ax plus b oraz y równa się cx plus d są równoległe wtedy i tylko wtedy, kiedy a równa się c. www.interklasa.pl Matma. Zobacz, jakie to proste. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.